3 marca obchodzimy Światowy Dzień Dzikiej Przyrody. Wrocławskie ZOO wraz z Fundacją DODO realizuje programy na całym świecie mające na celu ochronę zagrożonych gatunków. W tym roku szczególnym parasolem ochronnym Fundacja chce objąć obszar wybrzeża Republiki Południowej Afryki, zamieszkiwany przez pingwiny przylądkowe. Czynniki, które spowodowały obniżenie o 90% populacji tego gatunku w ciągu ostatnich 100 lat, nadal działają. Jeszcze 100 lat temu u wybrzeży RPA żyło milion pingwinów przylądkowych, milion par pingwinów przylądkowych. W tej chwili to jest 17 700, tak szacuje się tę wielkość populacji, więc ratowanie co roku na przykład 1000 piskląt to już jest naprawdę bardzo duży wkład w ochronę tego gatunku, bo bez tego one wyginą. Na miejscu w Republice Południowej Afryki, gdzie pomaga się pingwinom przetrwać, był jeden z pracowników wrocławskiego ZOO. Refleksje są różne. Przede wszystkim oczywiście jest to piękny kraj, duże bogactwo natury, wiele zwierząt, a przy tym wszystkim wpływ człowieka, który jest bardzo widoczny, dość duże zanieczyszczenie tych pięknych, błękitnych wód, pełno śmieci, pełno plastiku, i coraz mniej tych dzikich zwierząt. Pingwiny, które tam są, to rzeczywiście jest ich widocznie coraz mniej, także jest to taki raj, w którym niestety człowiek wkroczył i zaczyna go w cudzysłowie zadeptywać. Jak wygląda pomoc pingwinom przylądkowym w Republice Południowej Afryki? Pingwiny porzucone przez rodziców lub też jakieś ranne, osierocone, zabiera je do szpitala, odchowuje i w tym też pomagamy my, czyli wolontariusze z całego świata. Trzeba po prostu je nakarmić. Jeśli są chore, trzeba je leczyć, posprzątać. Jeśli są gotowe, to wracają z powrotem do oceanu. A na koniec przed Państwem gość specjalny, który jest ambasadorem swoich kuzynów w Afryce. Samica pingwina przylądkowego, Baka. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.